słuchaj. Proszę cię zrozum, tylko o to dziś proszę. Od kiedy stąpam po tym świecie, myślałem, że mam tu gorzej. Kolejny dzień mija, ja czytam kolejne refleksje. Miałem nawijać o dziwkach i hajsie, ale jakoś to nie siedzi we mnie, tego nie będzie. Jestem dziś szczery i to do bólu. Przeżyłem żywot tu królów, ja i żywot tych szczurów. Zostały dziś z tego tylko puste słowa. Bicie, odwyk, pamiątka. Zacząłem życie od nowa. Może zrozumiesz, o co mi chodzi tu, chłopak. Nie jestem dziś bezpośredni. Ukrywam ból w przenośniach. Musisz być inteligentny, by to rozszyfrować. Nie chcę już narzekać na życie. Jest dobrze, więc po co ukrywać. Składam co rano i wieczór tęce do Boga, by mu podziękować. Nie tłumaczę już mamie, czemu nie wierzę w Kościół. Przepraszam, to moje życie, więc mam prawo do głosu. Mam prawo do głosu. Żalić z kartką papieru i długopisem rozpoczynam wędrować. Wtedy w spokoju i ciszy swe życie zaczynam studiować. To czysty spontan tekst. Większość siedzi w szufladzie, lecz czasem głos ciszy przerywa i na podkład się kładzie. Kto mi powie, kto? Jaka to forma jest rapu, gdy daję wam siebie, a nie formę przekazu. I gdy łzy się nie cisną, a serce smutek rozrywa, tu nie dać cicho. To nie nostalgia do państwa, a nostalgia do niej jest prawie druga rocznica trzeźwa. A ja nawijam o niej, o tej trzeźwości. To tak mi wiele dobrego daje, a ja każdego dnia o nią się martwię. Śnieży znów dorosłym dzieckiem się staje. Ludzie nie rozumieją, większość nie ma ambicji. Ich jedyne zajęcie to ławka, piwo i życie. Morderczy wyścig, ja też się ścigam z tym życiem. Lecz teraz wyłączam silnik, odpalam mikrofon, rozmyślam, marzę. Wyłączam czasowy licznik. Czasem gubię się w życiu, lub mam wrażenie, że to ono gubi się we mnie. To ja jestem zazwy, to ja jestem wreszcie. To ja ten człowiek prosty, który jeszcze nie raz emocjonalnie tu pęknie. Przeżycia przeszłość i stresy, to już dawno jest za mną. Zamknąłem jak butlę, choć pamiętam wszystko jak dziś. To wreszcie mam w dupie, skupiam się na tym, co tak naprawdę dla mnie jest ważne. I biorę to życie tak serio poważne. Dziś stojąc przed moją matką, daję jej duży szacunek za to, że dała mi życie i podarowała ratunek. Dziękując za wszystko, co dla mnie zrobiła, pamiętam. Kiedyś ci się odwdzięczam. Chciałbym, byś była dumna, syna. Jedna z niewielu, z której tak naprawdę mogłem tu ufać. Każdy, po prostu każdy mnie ulewał. Dźwięk szkła jest lepiej, dźwięk szkła nie chcę więcej. Teraz już nie myślę o problemach. Zmieniłem swe życie w poemat. Lecz to był trudny wybór, trudny temat, podjęcie leczenia i życie swe przed terapeutą wyjebać i popłynąć z tym nurtem, uwierz, naprawdę to było trudne.